A więc biznesowe kluby zdrowia, do których chciałbym Was zaprosić, jest to idea, właściwie to jest idea, to jest środowisko ludzi, która chce podnieść jakość oraz standard swojego życia. To, co chciałbym przedstawić na tej dzisiejszej prezentacji, to korzyści wynikające z przystąpienia do biznesowych klubów zdrowia oraz do tego, aby stać się takim promotorem tych biznesowych klubów zdrowia, wręcz nawet przejść na zawodowstwo. Pokażę podczas tej prezentacji, która potrwa około 60 minut, dlaczego to się po prostu opłaca. Moja prezentacja potrwa około 60 minut, będzie składała się z pięciu części. Pierwsza część będzie wytłumaczeniem idei biznesowych klubów zdrowia, na czym one polegają, dlaczego powstały. Druga część będzie związana stricte ze zdrowiem, czyli od czego one zależy. Kolejna część będzie poświęcona naszemu partnerowi biznesowemu w firmie DuoLife. Kolejna część będzie częścią związaną z korzyściami finansowymi, czyli dokładnie w jaki sposób tutaj się zarabia, by na końcu przejść do ostatniej części i omówić specjalne narzędzia, które spowodowały, że w zaledwie 5, no w tej chwili 6 lat powstała organizacja ponad 80 tysięcy ludzi. A więc zacznijmy od wytłumaczenia, czym są w ogóle biznesowe kluby zdrowia. Biznesowe kluby zdrowia to jest społeczność ludzi, która chce podnieść jakość oraz standard swojego życia. Jest to odpowiedź na dzisiejsze czasy, które są bardzo nowoczesne, ale jednocześnie stwarzają wyjątkowe problemy. Problemy związane z współczesnością, czyli świat jest bardzo zabiegany. Ludzie coraz częściej czują, że nie mają satysfakcji finansowej. Pogarsza się jakość życia wynikająca z tego, że mamy mało czasu dla siebie, dla rodziny. Bardzo często pogarsza się jakość zdrowia wynikająca ze stresu, wynikająca z tego, że niestety źle się odżywiamy. No i niestety cierpią również relacje, relacje międzyludzkie, relacje w rodzinie. Biznesowe kluby zdrowia mają pewną ideę, pewne rozwiązanie, które będę chciał Wam pokazać. Żeby lepiej zrozumieć, dlaczego wątek, który na początek poruszę, będzie wątkiem finansowym, należy spojrzeć na to z perspektywy marzeń ludzi. Jeśli popatrzymy sobie na to, o czym ludzie marzą, to oczywiście oprócz tego, że połowa ludzi marzy o podróżowaniu, są tacy, którzy marzą o tym, żeby mieć lepszy dom, lepszy samochód, mieć lepsze zdrowie dla swoich najbliższych, dla siebie. Niektórzy marzą po prostu o dobrej, stabilnej pracy, w której mogą się spełniać. I oczywiście pytanie o marzenia było tylko takim wstępem do drugiego pytania, które dało inną odpowiedź. Notabene odpowiedź dotyczącą tego, dlaczego ludzie nie spełniają marzeń. I okazuje się, że głównym problemem ludzi dzisiaj to są problemy związane z brakiem odpowiednich środków finansowych. Aż 73% ludzi tak powiedziało. Niektórzy mówią, że no brak szczęścia w innych obszarach życia, jeszcze niektórzy powiedzieli, że brak czasu, chociaż ja brak czasu wymieniłem jako też problem. Problem wynikający bardzo często z braku pieniędzy, no bo jeżeli byśmy zastanowili się, gdzie spędzamy większość czasu, to sprawa jest oczywista, że spędzamy go w pracy. A więc gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, nie musielibyśmy tyle pracować. A więc to brak pieniędzy jest takim no, głównym problemem dzisiejszego świata. I brak pieniędzy przekłada się niestety również na brak zdrowia. Tak jak powiedziałem wcześniej, wynika to z tempu życia, które prowadzimy, stresu, złego odżywiania. Toksyczne relacje, no to jest bardzo często konsekwencja tego, że no, tematem bardzo często kłótni w rodzinie jest po prostu brak pieniędzy, a to prowadzi de facto do braku szczęścia. Wiele rodzin po prostu dzisiaj jest rozbitych, bo mąż pracuje za granicą, żona zostaje z dziećmi w domu, no i jak tutaj prowadzić rodzinę? I niestety perspektywy nie są najlepsze. Ta tendencja, że klasa średnia zanika, klasa najbogatszych coraz bardziej się bogaci, a klasa najniższa coraz bardziej biednieje, trwa mniej więcej od 35 lat, a więc wyraźnie widać, że nie jest lepiej, tylko jest coraz gorzej. Wręcz dzisiaj grozi nam kolejna jakaś recesja, kolejny krach. No, zobaczymy, co się zadzieje. W przeciągu najbliższych 2 lat powinno to się wydarzyć. I pomimo tego, że świat niby zaproponował nam mnóstwo rozwiązań finansowych, takich jak etat, korporacja, biznes, marketing sieciowy czy franczyza, to coraz częściej ludzie narzekają na tym, że nie mają tych pieniędzy, nie mają czasu, nie mają kiedy żyć. I gdybyśmy chcieli szukać rozwiązań, to bardzo często prowadzimy dyskusje w gronie najbliższych osób i niestety spójrzmy na ich życie. Generalnie jesteśmy wypadkową 5 osób, z którymi najczęściej przebywamy, a więc jeśli, załóżmy, chodzimy gdzieś do pracy i rozmawiamy z kimś na temat, w jaki sposób zmienić swoje życie, to uwierzcie mi, jeśli osoba, która z Wami chodzi do pracy, znałaby lepsze sposoby, nie chodziłaby z Wami do pracy. A więc często inspiracji trzeba szukać na zewnątrz.
I ta inspiracja istnieje. Ja później opowiem troszeczkę bardziej o sobie, ale byłem też osobą, która trzykrotnie bankrutowała i wydawało mi się, że świat jest do niczego, że na tym świecie po prostu się nie da zarobić pieniędzy, że po prostu, że jest ciężko. A wcale, no może fakt jest ciężko, ale to nie jest kwestia świata, tylko kwestia naszych umiejętności, których po prostu bardzo często nie mamy, ponieważ klasyczna szkoła uczy, jak być posłusznym pracownikiem, a nie jak być przedsiębiorcą. Kwadrant przy pół pieniędzy Roberta Kiyosakiego, to jest to, co w tej chwili pokazuje, to jest nic innego jak taki drogowskaz, co należy robić w życiu, aby te pieniądze mieć. Ludzi można podzielić na dwie grupy, ludzi po lewej stronie i po prawej stronie. Oczywiście w sumie to są cztery, ale charakterystyka tego podziału jest taka, że ludzie po lewej stronie, jest ich znakomita większość, stanowią aż 95% społeczeństwa, zamieniają czas na pieniądze. Niestety też w ich rękach jest zaledwie 20% finansów świata. Ludzie po prawej stronie, jest ich naprawdę niewielka ilość, to jest 5% ludzi, czyli 5 osób na 100. I ci ludzie stosują narzędzia, jakim jest dźwignia czasu i dźwignia finansowa, no ale też efektywność tych narzędzi powoduje, że mają w rękach prawie 80% pieniędzy świata. Odpowiedź jest prosta, jeśli chcesz mieć pieniądze, powinieneś robić to, co ludzie po prawej stronie i dlatego też moja propozycja jest właśnie z tych propozycji, które mówią nie zamieniaj czasu na pieniądze, ale korzystaj z narzędzi, jakimi można pomnażać pieniądze. Bo fakt jest taki, że kolejny etat to na pewno nie jest rozwiązanie. Nawet lepszy etat to jest tylko trochę więcej pieniędzy za godziny, ale dalej, jeżeli byś pomyślał, czy robiąc to, co dzisiaj robisz, możesz zarabiać na przykład, nie wiem, 20 tysięcy albo 30 tysięcy miesięcznie, to oczywiście powiesz, że to jest po prostu bzdura, nawet gdybyś wziął pewnie czasami i 4 albo 5 etatów. No właśnie, więc jak to jest, że są ludzie, którzy zarabiają 100 albo 200 tysięcy miesięcznie i to nawet nie złotówek, a na przykład euro. I niekoniecznie, oczywiście to tak w Polsce się mówi, to na pewno był złodziej albo kombinator, niekoniecznie, są na to zupełnie legalne narzędzia, które mogę Wam pokazać, bo jeśli chcesz mieć to, czego jeszcze nie masz, czas robić to, czego jeszcze nie robiłeś i tym właśnie jest soft marketing. Soft marketing to jest przede wszystkim społeczność ludzi, która żyje według zasady finanse, zdrowie, rozwój. Zacząłem bardzo mocno na temat pieniędzy, bo faktycznie pieniądze są nam potrzebne, ale no Dalai Lama powiedział, że wszystko bez zdrowia jest niczym, a w związku z powyższym dbajmy i o zdrowie, i o pieniądze, by nie było tak, że dorabiając się po prostu tracimy zdrowie, bo bardzo często tak jest. Niestety to zdrowie nie jest najlepsze, szczególnie nie tylko Polaków, ale w ogóle Europejczyków. Chorujemy dzisiaj na choroby cywilizacyjne, one dziesiątkują ludzi. Dzisiaj ludzie mało kiedy umierają z powodu starości, najczęściej umierają z powodu chorób cywilizacyjnych takich jak choroby układu krążenia, czy też nowotwory. W latach 60. to było tylko 37% ludzi, a obecnie 74%, czyli ponad 7 osób na 10 dzisiaj nie umiera ze starości, tylko z powodu chorób cywilizacyjnych. Dzisiaj wręcz mówi się o tsunami nowotworowym, czyli rak zaczyna być naprawdę bardzo poważnym tematem. Dlatego nasza społeczność w sposób taki szczególny dba o zdrowie, o tym opowiem za chwilę. Jesteśmy społecznością, która nie chce wybierać między pieniędzmi a zdrowiem, między dobrymi relacjami a szczęściem, tylko po prostu chcemy to wszystko mieć razem. I tym właśnie jest soft marketing. To jest taki zupełnie nowy model biznesu, gdzie człowiek jest w centrum uwagi. Tutaj liczy się człowiek, nie zysk firmy. Zysk firmy wynika z postawienia człowieka, ale oczywiście robimy biznes oparty o trendy. I gdybyśmy dzisiaj pomyśleli, jaki trend dzisiaj jest bezpieczny, nie najszybszy, nie najlepszy, bo jest wiele różnych trendów, ale bardzo często wiele trendów ma takie tendencje pięciominutówek, czyli nagle jest taki boom i za chwilę, jeżeli nie zdążysz wskoczyć w dany trend, czyli nie zdążysz załapać się, no to niestety możesz zbankrutować. Ale jest trend wellness i ten trend rośnie od dziesiątek lat systematycznie, rok do roku i naprawdę nic nie wychodzi na to, aby cokolwiek się zmieniło w przyszłości. A więc ten biznes, jeżeli dobrze zbudujesz biznes w oparciu o trend wellness, to możesz spokojnie robić do końca życia, a nawet wręcz możesz go przekazać swojemu synu, czy synowi, czy córce, czy wnukom. Tak jak ja w tej chwili mam wnuczkę, jestem przekonany, że branża wellness będzie trwała bardzo długo,
Dlaczego? Dlatego jeżeli zastanowi się, czego pragną ludzie, to do końca życia będą pragnęli na pewno dwóch rzeczy. Będą potrzebowali pieniędzy i zdrowia. No i dzięki temu to, co dzisiaj prezentujemy, mieści się właśnie w tych ramach. A więc czym jest soft marketing? Człowiek w centrum uwagi, powszechne trendy i połączone rozwiązania. To, co Wam dzisiaj pokażę, to jest nowoczesny system prokonsumencki, czyli bądź jedynym i najlepszym swoim klientem i zarabiaj właśnie na poprzez bycie promotorem klubu takiego prokonsumenckiego, o którym za chwilę opowiem. To, co charakteryzuje soft marketing, to jest zdrowie w centrum. Zdrowie jest najważniejsze, na nim opiera się nasze życie, ale też żyjemy w świecie, w którym wszystko, co mamy na sobie, zresztą patrzycie na komórki, na komputery, które również kupiliście, a więc pieniądze nam są potrzebne, ale drogą, kluczem do uzyskania zdrowia i pieniędzy jest rozwój osobisty. To rozwój osobisty, czyli to, co myślimy, prowadzi nas do działań, a działania do rezultatów. Bardzo często, kiedy prowadzę różne dyskusje z ludźmi, bo różnie to bywa, niektórzy mówią, że trzeba się dobrze urodzić, ja zawsze pytam, mówię, słuchaj, w jakim mieście mieszkasz? No i jakakolwiek odpowiedź pada, nie wiem, czy to Katowice, Warszawa, Łódź, ja pytam się, czy w tym mieście są ludzie biedni i bogaci? No zawsze mam odpowiedź, że tak, są biedni i bogaci. To mówię, to zobacz, jak to jest, że w tym samym czasie, przy tych samych rządzących, przy tych samych warunkach pogodowych, rynkowych, finansowych, są ludzie biedni i bogaci. Co ich różni? No i oczywiście oprócz ilości posiadanych pieniędzy, różni ich przede wszystkim właśnie sposób podejścia do życia. I tym właśnie jest rozwój osobisty. Zajmuje się tym, to jest tak zwany coach. Coach to jest tak zwany trener rozwoju osobistego. Mamy zewnętrznych trenerów, którzy prowadzą nas, to znaczy odkrywają nasze przekonania, które te przekonania mogą być wspierające lub niewspierające, zresztą nawet słuchając w tej chwili tego webinaru, już pewne przekonania masz, pewnie z czymś się zgadzasz lub nie zgadzasz. Ja mówię, absolutnie masz rację. Masz rację pod jednym względem, jeśli masz takie życie, o jakim należy, chciałoby się marzyć, czyli masz wymarzone życie, to trzymaj się tych racji. Te racje są twoje, tak? Natomiast jeśli jest inaczej, to może warto zmienić rację. Ja do dzisiaj pamiętam taką rozmowę z jedną z takich moich mentorek, Marii Kareon. Kiedyś, kiedy przyjechała do Polski, zaczęła tłumaczyć, jak się robi biznes, a ja jej zacząłem tłumaczyć, że Polacy tacy nie są, żeby taki biznes można było zrobić. No i ona tak na mnie spojrzała i w końcu powiedziała, wiesz co, Piotrze, masz rację. Tak na nią patrzę, mówię, no ona mówi, wiesz co, Piotrze, ty masz rację, a ja mam pieniądze. A ja mówię, ale Maria, ja nie chcę mieć racji, ja chcę mieć pieniądze. Ona mówi, no to musisz zmienić swoje przekonania. I absolutnie to, co zrobiłem w swoim życiu, to przede wszystkim zacząłem pracować na swoich przekonaniach. No i teraz pytanie, czy soft marketing działa. Słuchajcie, o soft marketingu na razie tylko musnąłem, ale chciałbym Wam powiedzieć, że to jest coś, co się przyjęło, coś, co wręcz eksplodowało na rynku, ponieważ firma Duolife, to jest właśnie partner strategiczny w nasz, w ciągu zaledwie 4 lat, jest w sumie 5 lat na rynku, w ciągu ostatnich 4 lat urósł 3700%. 37-krotny wzrost w ciągu 4 lat to jest w sposób fenomen. Jeżeli firma rośnie rok do roku 10%, to jest świetnie, natomiast w momencie, kiedy wzrasta 37-krotnie, to znaczy, że coś odkryła, coś fenomenalnego. Ale oczywiście miałem nie mówić o sukcesach firmy, chciałbym porozmawiać na temat sukcesów ludzi. Dam tylko parę takich przykładów, by pokazać wprost, że ludzie jakby z różnej kategorii, z różnych wieku, różnej płci, z różną historią odnoszą sukcesy w soft marketingu. Na przykład Konrad, 21-letni student, obecnie dzisiaj 24-latek, po 2 latach osiągnął pozycję tak zwanego senior menadżera. Senior menadżer to jest pozycja w firmie Duolife, gdzie zarabia się średnio około 9000 zł miesięcznie. Do tego jeszcze luksusowy samochód. Marta jest typową Polką, która miała dylemat, czy pójść do pracy i zostawić dziecko, nie wiem, do żłobka, czy ewentualnie być dobrą mamą i zostać z dzieckiem w domu. Soft marketing nie stawia takich dylematów, można robić, być tak zwaną biznes mamą, czyli robić biznes bez wychodzenia z domu. Marek jest jednym z dyrektorów Duolife. Dyrektorzy w Duolife zarabiają średnio około 15000 zł miesięcznie. Marek był emigrantem, mówię, był, bo wrócił. Pojechał do chyba do Danii, tak, pojechał do Danii i tam w Danii u farmera pomagał przy hodowli świń.
I oczywiście zarabiał tam pieniądze, bo za granicą się zarabia pieniądze, słuchajcie, za granicą te 1,5 czy 2000 euro bez problemu można zarobić, natomiast bardzo często jest to obóz pracy, z daleka od przyjaciół, z daleka od rodziny, od rana do wieczora praca. No i on powiedział, nie, no to nie jest dla niego, on wrócił do Polski, no ale z tej Polski przecież wyjechał z powodu braku perspektyw, no ale spotkał soft marketing. Spotykając soft marketing, zaangażował się i po całkiem krótkim czasie, bo dojrzę, chyba w 2 lata, osiągnął pozycję właśnie dyrektora regionalnego. Kolejny przykład Krzysztofa, który jest fanem sportu, jest trenerem boksu. Natomiast niestety boks nie jest na pewno, no nie do końca na pewno, bo słyszy się bardzo często o słynnych bokserach, którzy zgarniają za jedną walkę $1 milion, ale umówmy się, bokserów na świecie pewnie są miliony, a więc nie miliony dla milionów. Natomiast on jako trener boksu nie mógł zabezpieczyć siebie i swojej rodziny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Zaczął robić soft marketing, jest też kolejnym dyrektorem DuoLife. I tutaj taki jeszcze przykład Karola Szczerkawskiego, który mi się bardzo podobał, jeśli chodzi o jego historię, bo ja zawsze byłem przedsiębiorcą i no trochę zazdrościłem, gdy słuchałem o historii Karola, który wielokrotnie podróżował do Chin, gdzie wyszukiwał przedsiębiorców produkujących różne rzeczy i łączył ich z przedsiębiorcami w Polsce, którzy te rzeczy sprzedawali. Ale okazywało się bardzo często, że te transakcje były tylko jednorazowe, no i trzeba było za każdym razem szukać kolejnego przedsiębiorcę. Niestety no, nie było z tych transakcji aż tyle pieniędzy, żeby to było specjalnie rentowne. Stąd też Karol rozpoczął współpracę z firmą DuoLife i wdrażał soft marketing na rynek, przez co stał się kolejnym dyrektorem. I taka wisienka na torcie, bardzo inspirująca historia Tomka. Tomasz Zabawa był przez wiele lat, 17 lat pracował w takiej bardzo znanej korporacji PepsiCo. W tej korporacji PepsiCo był przedstawicielem handlowym, sprzedawał lejsy w sieciach handlowych. Miał naprawdę fajną pracę, bo zarabianie 5 tysięcy, nawet 6 tysięcy miesięcznie, samochód służbowy, to wielu ludzi mówi, może byłoby o takiej pracy tylko marzyć. Niestety ta praca wiązała się z tym, że ciągle był za kółkiem, ciągle musiał podróżować, musiał robić targety i on rozumiał, że taki wyścig szczura będzie trwał do końca jego dni w tej karierze, bo nic się nie zmieni. Będą tylko może wyższe stanowiska, jeszcze większe targety, jeszcze większe obowiązki. Dlatego postanowił coś zmienić w swoim życiu i rozpoczął współpracę z DuoLife zaraz na początku powstawania firmy. Przez pierwsze 2 lata dzielił tą pracę ze swoją pracą, czyli cały czas pracował w korporacji i w DuoLife. Po 2 latach dopiero zdecydował się na przejście na jedno zawodostwo. Obecnie jest ponad 5 lat w DuoLife, natomiast jest w tej chwili na jednej z najwyższej pozycji, jest tak zwanym vice prezydentem. Ja nie mogę mówić o jego zarobkach, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że dzisiaj miesięcznie w DuoLife zarabia, no myślę, że 2 razy tyle, co rocznie w korporacji, także możecie sobie uzmysłowić, jakie to pieniądze. To jest tylko kwestia po prostu zaangażowania. Takich historii mógłbym opowiedzieć setki, ponieważ setki osób osiągnęło pozycje kierownicze, menadżerskie, dyrektorskie, a więc jeśli niektórzy nie zmienili jeszcze swojego życia, to zaczęli je zmieniać, bo tak naprawdę biznesowy klub zdrowia to jest takie szczególne miejsce, miejsce, gdzie ludzie angażując się, zmieniają swoje życie na lepsze. Mógłbym powiedzieć, że to, co chcemy osiągnąć jako biznesowy klub zdrowia, to jest osiągnięcie pełni szczęścia i bardzo ładnie szczęście zdefiniował Stevie Covey. Stevie Covey powiedział, że szczęście to jest spełnienie w 4 obszarach życia. Zdrowie i pieniądze to jest potrzeba ciała. Dlatego też wiele ludzi mówi, że pieniądze szczęścia nie dają. No, to nie jest tak do końca, bo trudno być szczęśliwym bez pieniędzy, ale jeśli ktoś ma zdrowie i pieniądze, wcale nie musi być szczęśliwy, bo może mu na przykład brakować potrzeby serca, czyli być kochanym czy kochać kogoś innego, bo to jest druga z potrzeb, która powinna być osiągnięta. 3. z potrzeb to jest potrzeba rozumu, poznanie i rozwój i 4. z potrzeb to jest potrzeba ducha, czyli sumienie i ślad poznać, to taki szukanie sensu życia. I dopiero kiedy człowiek jest spełniony w tych 4 obszarach, może czuć się naprawdę szczęśliwym człowiekiem, takim, który widzi sens życia. To jest takie życie o większym znaczeniu. I to, co chciałbym Tobie zaproponować w tej chwili, bo być może jeszcze nie jesteś pewny, po co ta rozmowa,
A więc chciałbym zaprosić Ciebie do przyłączenia się. Bez względu na to, co dzisiaj robisz, to przyłącz się, zacznij poprawiać swoje zdrowie, korzystaj z naszych szkoleń, zacznij rozwijać się, zobaczysz po prostu, jak będzie się podnosiła jakość oraz standard Twojego życia. Chciałbym Ci zaproponować współpracę, ponieważ masz coś bardzo cennego. Tą cenną rzeczą są Twoje kontakty, dzięki nim możemy dotrzeć do większej ilości ludzi i chcielibyśmy wynagrodzić Twoje starania, Twoje kontakty w ramach właśnie współpracy z lokalnymi koordynatorami. Natomiast też moja prezentacja ma na celu przedstawienie Tobie szczególnych warunków współpracy, które mogą spowodować, że jeśli zdecydujesz się do tego poważnie podejść, możesz przejść na zawodowstwo. Wiesz już dobrze, jak zawodowcy zarabiają tutaj. Tu później to będę tłumaczył. Natomiast gdybyś chciał przejść na zawodowstwo, to zapewniamy pełne wsparcie, szkolenia, niezbędną wiedzę. Tak naprawdę nieważne skąd przychodzisz, ważne dokąd chcesz zmierzać, a więc prędzej czy później możesz po prostu stać się zawodowcem w tej branży. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wstęp. W dalszej części chciałbym opowiedzieć właśnie, od czego zależy nasze zdrowie. Przedstawię naszego partnera, korzyści te finansowe oraz narzędzia, ale zanim się rozpędzę, chciałbym bliżej siebie jeszcze przedstawić. Nazywam się Piotr Gotowicki, jestem dyrektorem międzynarodowym w tej firmie. Mam obecnie 46 lat. W wieku 40 lat pomyślałem sobie, że to normalne, że ludzie po 40 przybierają na kilogramach. Dzisiaj już wiem, że to nie jest normalne, to jest kwestia zaniedbania albo złych przekonań, ponieważ od mniej więcej 6 lat utrzymuję prawie tą samą wagę, mówię prawie, bo ona się waha w granicach 80-82 kilo, mimo że już miałem 97 kilo w swoim, jeśli chodzi o swój rekord życiowy. Natomiast najważniejszą rzeczą, która się zmieniła w moim życiu, to jest moje spojrzenie na świat, czyli mój rozwój. Rozwój nie tylko ten osobisty, ale również finansowy. I na pewno 7 czy 8 lat temu nie potrafiłbym zrobić takiej prezentacji, nie potrafiłbym prawdopodobnie jednego płynnego zdania wypowiedzieć, natomiast poprzez to, że jestem generalnie w DuoLife od 3 lat, w branży w sumie około 10, to dokonałem pewnych zmian w swoim profilu, no i też dzisiaj zarabiam pieniądze. Zarabiając pieniądze, jestem nagradzany w sposób właściwy, nie tylko finansowo, ale też mam bardzo przyjemne, jako zresztą każdy chyba facet, uwielbiam samochody, a więc zaraz na początku praktycznie na współpracy przesiadłem się do pięknego Jaguara, potem jeździłem E-klasą, potem GLC, obecnie GLE, także taki bardzo przyjemny samochodzik umila każdy dzień. W tej chwili wróciłem z podróży, byliśmy na podróży we Włoszech. Wspaniała, słuchajcie, wspaniała jazda takim samochodem, ale nie o samochodach chciałem teraz rozmawiać. Przejdźmy do tego, od czego tak naprawdę zależy Twoje zdrowie, bo to jest taki właściwie moment zwrotny, fundament zrozumienia, dlaczego nasz biznes będzie funkcjonował, ponieważ no niestety, ale ludzie nie rozumieją zdrowia, nie rozumieją definicji, od czego one zależy i trzeba ich po prostu uświadamiać. Dlatego ta część będzie taka mocno edukująca, jeśli chodzi o zdrowie, więc wybacz, jeśli zdrowie Cię nie interesuje, bo powinno, ale być może chciałbyś już przejść do pieniędzy. Natomiast pozwól, że opowiem z mojej perspektywy coś, o czym według mnie powinna wiedzieć każda osoba. Dlaczego to jest dla mnie szczególnie ważne? Ponieważ miałem brata starszego o 4 lata, który dzisiaj nie żyje. No już ponad 11 lat minęło od mojego śmierci. W wieku 37 lat umarł na niedotlenienie mięśnia sercowego, a był moim idolem, jeśli chodzi o robienie biznesu. Zabrakło mu pewnej mądrości, pewnej wiedzy. Na pewno byłby do dzisiaj gdyby z nami, gdyby wiedział to, co dzisiaj wiem, jeśli chodzi o zdrowie. No ale czasu nie odwrócimy. Ważne jest to, żeby wyciągnąć z tego po prostu lekcję i tą lekcję przekazać kolejnym pokoleniom. Bo faktycznie ludzie chcą być szczęśliwi i za wszelką cenę dążą do tego szczęścia, nie rozumiejąc bardzo często, że ludzi dzielimy na dwie grupy. Tych zdrowych, którzy mają wiele marzeń i tych chorych, którzy mają tylko jedno marzenie. A więc fundamentem wszelkiego szczęścia na ziemi jest zdrowie. A skoro zdrowie jest fundamentem, to dlaczego je tak szybko tracimy? Być może odpowiedź już była uzyskana dawno, dawno temu. Kochanowski pisał fraszki: szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, póty smakuje, aż się zepsuje. A więc być może to dopiero utrata zdrowia powoduje, że zaczynamy na nie zwracać uwagę.
Problem jest inny. Problem jest taki, że dzisiaj mówimy o chorobach cywilizacyjnych i to nie jest katar. To nie jest tak, że dzisiaj pokasuję, a jutro wezmę syrop i już będzie wszystko ok. Choroby cywilizacyjne to jest coś, co się rozwija w nas bezobjawowo. Choroby cywilizacyjne, wyzwania cywilizacyjne są związane właśnie z naszymi czasami, gdzie niewłaściwie się odżywiamy, mamy mnóstwo chemii pożywienia, mamy codzienny stres i zanieczyszczenie środowiska. No oprócz tego jeszcze mamy pasożyty, o których bardzo często nie wiemy, ale największym problemem jest niewłaściwe odżywianie. Mało kto rozumie, po co w ogóle jemy. Pewnie wielu ludzi słyszało, jesteś tym, co jesz, ale mało kto wie, że dosłownie należy tak to rozumieć. Dlaczego dosłownie? W moim życiu wszystko się zmieniło w momencie, kiedy poznałem medycynę komórkową. Właściwie to polizałem ją, bo trudno powiedzieć, żebym ją poznał dokładnie, ale to, co dowiedziałem się, automatycznie zmieniło mój światopogląd dotyczący jedzenia. Przede wszystkim trzeba rozumieć, że człowiek jest chodzącą bombą, takim zlepkiem bilionów komórek. Biliony, to nawet nie miliardy, biliony komórek. I te komórki budują nasz organizm i powstają w szalonym tempie. 2 milionów na jedną minutę, czyli podczas mojej tej prezentacji w waszym organizmie powstanie 120 milionów nowych komórek. 3 miliardy w ciągu doby. Te komórki oczywiście się wymieniają z tymi, które umarły, bo inaczej byśmy ciągle rośli, a więc część komórek umiera, część komórek powstaje, no i w ten sposób utrzymuje się pewną równowagę. I ta równowaga, najstarsza komórka w naszym organizmie ma 7 lat, czyli mniej więcej 10-letni człowiek, 70-letni człowiek jest 10 razy rozebrany i poskładany do kupy. No i teraz, jeśli byśmy teraz poszli do tego logicznie, bo tutaj ja kocham w ogóle logikę, ponieważ no, w logikę nie trzeba wierzyć, po prostu coś, co jest logiczne, to jest albo nie jest, tak? A więc jeśli powstają komórki w naszym organizmie, no to powstało pytanie, co je buduje? No i odpowiedź przyszła prawie natychmiast, bo w momencie, kiedy przebadano to, co zawiera człowiek, to on zawiera około 90 składników, czyli to jego konstruuje. No i te składniki wiadomo, że muszą być przyjęte z zewnątrz. A więc to jest 60 minerałów, 16 witamin, 21 aminokwasów i omega-3,9. I teraz, jeśli przyszła ci przez głowę myśl, po co ci ta wiedza, bo przecież dziadek żył 86 lat, dokładnie akurat mój dziadek tyle żył, tak, i o tym nie wiedział, to muszę ci powiedzieć, że ja automatycznie zmieniłem swój światopogląd, kiedy mi kolega zadał pytanie, mówi, powiedz Piotrze, skąd człowiek bierze minerały? No bo właśnie, skąd bierzemy minerały? No ja pomyślałem sobie, że z owoców i warzyw i on wtedy mi zadał drugie pytanie, mówi, okej, a skąd warzywa i owoce biorą minerały? No i wtedy mi powiedział, wtedy ja mu odpowiedziałem, no pewnie z ziemi. On mówi, a co jeśli już tak nie jest? A ja na niego, no jak to nie jest? Przecież zawsze było, a dlaczego miałoby nie być? No otóż właśnie to się stało. Tak, w ciągu ostatnich dziesiątek lat ziemia została tak wyjałowiona przez rolnictwo, że nasze warzywa i owoce zaczęły tracić wartości odżywcze. Jest to przede wszystkim wynik postępu cywilizacyjnego również w rolnictwie. Mamy 1% rolników, czyli jeden rolnik musi wyżywić 99 osób, a więc rolnicy przestali uprawiać, a zaczęli być producentami żywności. Na przykład ziemniak stracił 78% wapnia, co znaczy, że mój dziadek jak kładł 5 ziemniaków na talerz, to ja, żeby utrzymać tę samą ilość wapnia, powinienem położyć na talerz 25 ziemniaków. I wyobraźcie sobie, że niektórzy tyle ziemniaków kładą na talerz. Co się dzieje z nimi? Tyją. W ogóle słuchajcie, dożyliśmy czasów, w których jesteśmy najbardziej najedzoną, a jednocześnie najgorzej odżywioną nacją w dziejach ludzkości. A więc mamy otyłość i jednocześnie niedożywienie. Z czego to wynika? Azot, fosfor, potas, 3 kluczowe pierwiastki, które nawożąc ziemię spowodowały, że rośliny bardzo szybko rosły, szybko rosnąć wyciągnęły minerały. Niestety dawni rolnik jeszcze prowadził rekultywację naturalną ziemi, czyli tak zwane płodozmiany. Dzisiaj mamy monokultury, czyli jeden rolnik uprawia tylko jedną rzecz i w kółko nawozi tylko ziemię tymi minerałami, które potrzebuje roślina do wzrośnięcia, nie dbając o całokształt. No i niestety rośliny zaczęły się buntować, a więc przyszło GMO. Kiedy przyszło GMO, rośliny zaczęły znowu rosnąć, ale już zmienione genetycznie, więc już nie miały tych samych związków co kiedyś. I coraz częściej stosuje się uprawy hydroponiczne. Uprawy, które świetnie można kontrolować, ponieważ nie ma tam ziemi, tylko mata, na przykład kokosowa, jakaś taka gąbka,
która jest nasączana płynami, które powodują, że owszem, rośliny rosną, ale one już nie mają kontaktu z ziemią. A skoro nie mają kontaktu z ziemią, to skąd biorą minerały? I to jest właśnie problem. Problem współczesności, naszego wyjałowionego jedzenia. Czym mniej substancji odżywczych, tym więcej zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych. I te 74% to są rosnące statystyki zgonów spowodowanych niedożywieniem organizmu, problemami cywilizacyjnymi. I problem jest w tym, że ludzie nie są świadomi. Ludzie nie są świadomi, bo myślą sobie, że to fast foody są złe. Tak, fast foody są złe, ale już fast foodem jest domowy obiad, ponieważ bardzo często brakuje nam podstawowych pierwiastków w tym, co jemy. Dlatego też naukowcy stworzyli skalę ANDI, skalę gęstości odżywczej. I ta skala gęstości odżywczej wykazała, że są takie warzywa i owoce, które mają bardzo dużo wartości odżywczych, przy czym mało kalorii, i są odwrotnie, są takie, które mają dużo wartości odżywczych, ale niestety ogrom kalorii. Ta skala gęstości odżywczej to jest taki stosunek wartości odżywczych do kalorii, czyli 1000 punktów, tak jak ma jarmuż, oznacza, że jest na 1000 wartości odżywczych tylko jedna kaloria. W przeciwieństwie na przykład do coli, która na jedną kalorię ma tylko jedną wartość odżywczą, czyli tak naprawdę powoduje, że jesteśmy futrowani. No i teraz jakbyście zastanowili się, co jemy na co dzień, to bardzo często jemy rzeczy z lewej, no niestety chciałoby się tak powiedzieć, rzeczy z prawej strony, tak, a powinniśmy więcej rzeczy jeść z lewej strony. No i niestety konsekwencją jest to, że mamy bardzo często ludzi, o, niektórzy mówią, ale ja mam dobre zdrowie, ja przecież nie choruję, nie mam kataru. Mam tylko nadciśnienie, jestem tylko otyły, więc mi grozi zawał, wylew lub udar. Tak? No oczywiście teraz to troszeczkę przyjaskrawiam, ale tak jest. Ludzie bardzo często otyli myślą, że są zdrowi. Nie, człowiek otyły nie może być zdrowy z natury. Dlatego też niektórzy nic nie jedzą, ale to też nie jest metoda, bo nic nie jedząc, niestety automatycznie powoduje to, że nie regenerujemy się w sposób właściwy. Dlatego też mamy trzecią grupę ludzi, do których ja staram się należeć. Mówię staram się, ponieważ ja też jestem łasuch. Ja uwielbiam jeść. Bardzo często mówi się, że jedni żyją po to, żeby jeść, inni jedzą po to, żeby żyć. No ja jestem, raczej żyję po to, żeby jeść, uwielbiam jeść, aczkolwiek zaczynam świadomie się odżywiać. No właśnie, propos świadomości. Tu nie chodzi o diety, bo jest na rynku mnóstwo diet, pudełkowe, takie i inne. Super, fajne, że tylko że problem jest taki z dietą, że jak się w dietę wchodzi, to dietę się kiedyś kończy. I jak się kończy dietę, wraca się do swoich dawnych nawyków żywieniowych. I dlatego bardzo często mamy tak zwane efekty jojo. Żeby uniknąć efektu jojo, nie należy stosować diet, a zmienić nawyki żywieniowe, a więc świadomie się odżywiać. Uprawiać sport, przynajmniej ruch, pracować z umysłem, czyli ze stresem, oczyszczać swój organizm i właściwie się suplementować. W ogóle trzeba rozumieć, co to jest suplementacja. Suplementacja, jeśli chodzi o budowę słowa, pochodzi z słowa supplementum, czyli supplementare, czyli uzupełnienie niedoborów. Tym właśnie jest suplementacja, to jest uzupełnienie niedoborów. To jest właśnie, słuchajcie, strategia 5S. Strategia 5S. Jeśli oczywiście mielibyście jakieś jeszcze wątpliwości, mimo że już nie powinniście mieć, ale każdy ma prawo mieć wątpliwości, warto, słuchajcie, znaleźć taki artykuł Umarli lekarze nie kłamią, czy nieżywi lekarze nie kłamią. Jest to artykuł napisany przez gościa, który został nominowany do Nagrody Nobla i słuchajcie, ten człowiek przeprowadził kilka tysięcy sekcji zwłok zwierząt i ludzi, którzy umarli w sposób naturalny, gdzie z przerażeniem stwierdził, że 97% tych zgonów było związanych z niedożywieniem organizmu. Słuchajcie, ja gwarantuję Wam, że jak przeczytacie ten artykuł, to oniemiejecie naprawdę z tych informacji, które tam są. Dlatego też został wprowadzony innowacyjny projekt, firma DuoLife i World Healthy Living Foundation wprowadziło kampanię społeczną Żyje Świadomie. Żyje Świadomie, kampania społeczna, która jest takim kagankiem oświaty, kagankiem informacji na temat zdrowia. Odbywają się sympozja nie tylko w Polsce, ale w Europie. Są takie dni, Healthy Day, ostatnio był w Łodzi. To jest całodniowy występ prelegentów zajmujących się zawodowo profilaktyką zdrowia. Bardzo często lekarze tam występują i oni właśnie mówią o tym,
jak należy zadbać o zdrowie. Jeśli temat Ciebie interesuje, serdecznie zapraszam Ciebie na ten adres www.whlf.eu lub po prostu wpij Żyje Świadomie, tam Cię przekieruję i możesz zobaczyć sobie, czy w Twojej okolicy jest właśnie takie sympozjum. Kończąc, chciałbym tutaj podkreślić słowa Hipokratesa, który 500 lat przed naszą erą powiedział: niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem, co po prostu tłumaczy bardzo prostą rzecz, że my nie musimy używać leków. My, jeśli prawidłowo się odżywiamy, powinniśmy być zdrowi. I dlatego też wchodzimy w punkt trzeci naszej prezentacji, czyli przedstawię Wam firmę Duolife, która jest odpowiedzią na problemy cywilizacyjne. Firma polska, założona przez przedsiębiorców w Więckowicach koło Krakowa, czterech przedsiębiorców, każdy z nich w troszeczkę o innym profilu osobowym, ale wszyscy byli zgodni. Potrzebne są konkretne rozwiązania, takie, które będą łączyły możliwość odżywiania się, ale jednocześnie też trzeba rozumieć, że ludzie często nie mają pieniędzy, dlatego został stworzony system, który pozwala poprzez system poleceń, poprzez system promowania zarabiać te pieniądze, by produkty nie kosztowały. Ale o tym za chwilę. To, co jest istotne, jest fabryka w Kozach koło Bielska-Białej, fabryka, która jest pod nadzorem praktycznie każdej instytucji. To, co tam się dzieje, to jest, można powiedzieć, fabryka jest na poziomie farmaceutycznym, czyli można tam równie dobrze nie tylko suplementy, a leki produkować. Mamy własną radę naukową, własny zakład produkcyjny, własny dział badań i rozwoju. Na czele rady naukowej stoi dr Kardasz, który jest biologiem, natomiast jest to światowej sławy autorytet w dziedzinie fitoremediacji, to jest zdolność adaptogenna roślin. Jest to po prostu człowiek, który całe życie poświęcił takiej synergii człowieka z przyrodą, zakochał się wręcz w ajurwedę, najstarszej medycynie świata, medycynie indyjskiej, plus medycynie chińskiej, która podchodzi holistycznie do życia i wraz z potężną radą naukową, ludźmi, którzy mają swoje doktoraty, są profesorami w różnych dziedzinach nauki, medycyny, zostały stworzone produkty w oparciu o zasadę zero kompromisu, czyli zero konserwantów, zero GMO, tylko szklane opakowania, metoda IHHP i kompletne składniki, tak zwane złoty standard Duolife. I teraz mam pełną świadomość tego, że na rynku jest mnóstwo suplementów, wręcz czasami widać nawet nagonkę na suplementy. No niestety niektórym firmom przeszkadza to, że ludzie dbają o swoje zdrowie, ale też niektórzy producenci niestety, ale są nieuczciwi. Dlatego też firma Duolife ma taką zasadę 100% produktów w produkcie. Jesteśmy jedyną, pierwszą suplementacyjną firmą europejską, która uczestniczy w programie Clean Label, to znaczy tak zwana czysta etykieta, czyli wszystko, co w środku jest na etykiecie. Ponad 200 składników z całego świata, 150 badań klinicznych, wszystkie produkty wolne od glutenu. Jesteśmy bardzo młodą firmą, bo zaledwie 6 lat jesteśmy na rynku, a mamy chyba każdy możliwy certyfikat jakości, bezpieczeństwa, nie tylko polskie, europejskie, ale również FDA, to jest Amerykańskiej Federacji do Spraw Żywności, nagrody takie jak Złoty Otis, Nagroda Lekarzy i Farmaceutów, także naprawdę to wszystko świadczy o bardzo wysokiej jakości produktów i tym, że te produkty działają. Trudno mi teraz opowiedzieć o wszystkich produktach, bo tych produktów jest naprawdę sporo, za chwilę będzie jeszcze więcej, ale mogę generalnie opowiedzieć tylko o pewnej jakby filozofii. Zacznę od produktu dzień-noc. To jest butelka na dzień i butelka na noc. 13 składników na dzień, 13 składników na noc. Chciałbym tutaj pokazać pewną właśnie taką prostotę i jednocześnie piękno tego produktu. Prostota, ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na te 13 składników, myślę, że nikogo nic nie zaskoczyło, poza jedną rzeczą. Jeśli zgodzisz się ze mną, że twierdzenie, że każdy z tych składników jest naprawdę dobry, bo wpisując sobie do encyklopedii czy Wikipedii noni, acai, granat, aloe, żurawina, to znajdziemy setki różnych opracowań dotyczących, jak wspaniałe są to owoce, czy warzywa, czy zioła, w związku z tym, jaką wartość do organizmu wnoszą. Uwaga, wnoszą wtedy, kiedy my je zjadamy. No i tutaj zaczynają się schody. Kiedy ostatni raz jadłeś dziką różę, albo rzęsień, albo lucernę,
albo acai. A więc co z tego, że te rośliny są świetne, kiedy one nie trafiają do naszego organizmu? A co ja powiedziałem na początku, że co minutę powstaje 2 miliony komórek, czyli nasz inżynier, nasze DNA konstruuje nasz organizm 24 na 24 non-stop. Co w momencie, kiedy nie ma odpowiednich składników? Niestety organy nie powstają w sposób właściwy. I filozofia jest prosta. Podawaj do swojego organizmu codziennie niewielkie ilości. Duolaj w dzień, duolaj w noc, zupełnie inne składniki na noc, a twój organizm zacznie się w sposób właściwy regenerować i budować. Od cała po prostu filozofia Ayurvedy, filozofia holistyczna i to, co chciał powiedzieć Hipokrates, niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywienie. Do tego jeszcze produkty uzupełniające, takie jak naturalna witamina C, chlorofil, aloes, teraz świetny nowy produkt, Moja Krew, produkt, który jest no, przede wszystkim oczywiście w 100% naturalny, ale jest mieszanką różnych witamin, no po prostu kompleks witaminowy, kompleks, taka płynna morfologia, kolagen, no, która z kobiet nie chciałaby mieć pięknej skóry jak najdłużej, niestety po 20 roku życia spada ilość produkcji kolagenu. No ten kolagen jest wyjątkowy ze względu na nie tylko pochodzenie, bo jest z tak zwanych aminokwasów, to są bardzo krótkie wiązania, ale również i skład, który powoduje świetne wchłanianie kolagenu. Prostik, tutaj zaczynają się produkty już ziołowe, to są mieszanki ziół odpowiadających na konkretne problemy cywilizacyjne. Ten tutaj rozwiązuje problem związany ze stawami. No, na pewno znasz osoby, które mają problemy z kręgosłupem, z kolanami czy z łokciami, a więc to jest produkt świetny, dedykowany dla tych osób. Borelis Pro, ja nazywam to naturalny antybiotyk, żeby w momencie, kiedy jakaś łapie nas infekcja, zaatakować właśnie tą infekcję nie antybiotykiem, a ziołami. Proselect, oczyszczanie wątroby, Procardiol, serce, układ krążenia, Promigren przeciw migrenom, Proraxim, obniżenie poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu, Proslimer, produkt, który wspomaga odchudzanie, Prodacid, powrót do zasady, właściwie do równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie, Procholterol, obniżenie poziomu cholesterolu, Prosugar, regulacja cukru, Liquid Gold, płynne złoto, idealna mieszanka 13 olejów w złotej proporcji omega 3, 6 do 9 z dodatkiem naturalnej witaminy K2, MK7 oraz witaminy D3. Każdy wie, że w naszej strefie klimatycznej niestety witaminy D3 nam po prostu notorycznie brakuje. I coś dla najmłodszych, Sanvital, produkt, który buduje system odpornościowy po to, by nasze dzieci nie chorowały. High Five, marka przekąsek, zupełnie nowa dziedzina, otwiera się w tej chwili w Duo Life, typu takie produkty take and go, czyli weź i idź, baton, żebyśmy nie zgłodnieli na mieście, lub zdrowy posiłek w domu, czyli Big Crunch, bez dodatku cukru, zdrowa mieszanka, którą możemy zjeść na śniadanie. Do tego produkty, tak zwane clinical formula, produkty, z których składniki mają badania kliniczne, ten produkt akurat działa na oczy. Tutaj mamy do czynienia z keratiną, pierwsza płynna keratina na rynku, produkt, który został przetestowany przez dziesiątki kobiet i większość z nich, bo 86% stwierdziła, że w zdecydowany sposób podniosła się jakość ich włosów. No i teraz, żeby to wszystko ogarnąć, zostały potworzone pakiety, tematyczne pakiety, a więc jeśli masz z czymś problem, to już nie myślisz sobie, ok, co z czym łączyć, tylko bierzesz pakiet i tam masz pełną rozpiskę, włącznie z, uwaga, w opracowaniu o naturalny zegar biologiczny. Bardzo ważne jest, jakie składniki bierzemy rano, jakie wieczorem, w zależności od tego, w jakiej fazie jest nasz organizm. I to nie wszystko, ponieważ już są przygotowane kolejne produkty, już wiemy, że prawdopodobnie w przyszłym miesiącu na 6. rocznicę Duo Life zostaną odsłonięte produkty typu kosmetyki. A więc najpierw pojawią się, albo być może jeszcze w tym kwartale pojawią się formy żelowe, czyli do naszych produktów płynnych pojawią się produkty, które będzie można ze sobą zabrać w podróż. Pojawił się produkt energetyczny, ale nie taki zwykły energetyczny, tylko produkt, który
podnosi, stymuluje lewą półkulę mózgu, czyli tą odpowiedzialną za logiczne myślenie, dodatkowo jeszcze podnosi dopaminę, czyli coś, co powoduje, że czujemy się bardziej szczęśliwi. Myślę, że w dzisiejszych czasach problemów to bycie bardziej szczęśliwym jest na pewno na topie. Jeśli chodzi o keratynę to będziemy mieli szampon i odżywkę, czyli produkty zewnętrzne i one pozwolą na to, żeby uzupełniać gamę tego, co zresztą tych produktów, które i tak kupujemy na co dzień, ale możemy kupić je we własnym sklepie. Pewnie wiele kobiet będzie zainteresowane kapsułką na dzień i na noc, która powstrzymuje efekt starzenia. Tak, oczywiście efekt starzenia można powstrzymać. Jest taka nauka, która nazywa się epigenetyka. To jest nauka związana z ekspresją genów, czyli geny mogą się zmieniać nie z pokolenia na pokolenie, tylko za naszego życia, w zależności od środowiska, w jakim występują. I na podstawie tej nauki można pewne rzeczy zatrzymać, sprocesować, odwrócić. Dlatego też powstał produkt, który podczas badań klinicznych zostało przebadanych 215 kobiet. Było zauważone trzykrotne zmniejszenie widoczności zmarszczek i prawie trzykrotne poprawienie nawodnienia skóry twarzy. 9 na 10 kobiet zapragnęło tego produktu używać stale. Później pojawią się kolejne kosmetyki, krem na dzień, krem na noc oraz marki parasolowe, czyli do każdego naszego produktu wewnętrznego powstaną produkty zewnętrzne. To jest tak zwana nuta przyszłości, to wszystko się wydarzy w ciągu najbliższego roku, góra dwóch. A oprócz tego jeszcze będą wprowadzone boksy witaminowe, mineralne pochodzenia organicznego, by właśnie jeszcze bardziej doposażyć nasz organizm w braki wynikające z niewłaściwego odżywiania. Sama marka High Five również będzie rozbudowana, będą wprowadzone odżywki dla sportowców, ale to już jest kwestia następnych lat. Więcej informacji na stronie duolife.eu, na stronie navigator.duolife.eu są przygotowane filmy na temat każdego z produktów. Można tam sobie wejść i posłuchać doktora Kardasza, który opowiada o produktach. Zapraszam serdecznie na spotkanie Żyje Świadomie. Tam prelegenci wyspecjalizowani opowiedzą tylko i wyłącznie o zdrowiu, nie będą mówić w ogóle o biznesie. Natomiast ja już za chwilę będę mówił o tym, jak możecie skorzystać na tym, że oglądacie tą prezentację i co należy zrobić, aby stać się członkiem klubu DuoLife. Tymczasem jeszcze opowiem o tym, że jesteśmy oficjalnym partnerem klubów sportowych. Naprawdę wielu, wielu sportowców nam zaufało. Nie tylko kluby, ale indywidualni sportowcy pokochali nasze produkty. Jesteśmy oficjalnym partnerem Polskiego Związku Narciarskiego, Polskiej Federacji Tańca, Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, Związku Kickboxingu. Zaufały nam takie marki jak Mercedes-Benz, Jaguar, BMW Sikora. Jesteśmy opisywani w wielu gazetach, jesteśmy w menadżerze aptek, ponieważ nasze produkty są dopuszczone do sprzedaży w aptekach. Mamy stałe rubryki w czasopismach branżowych. Mamy swój własny magazyn lifestyle'owy w Empiku, a więc nie tylko mówimy o zdrowiu, mówimy o lepszym po prostu życiu. No i mamy produkty w różnych cenach. Mamy trzy różne ceny, mamy ceny detaliczne, ceny klienta preferowanego i ceny klubowe. Ceny detaliczne, ponieważ nasze produkty są w sklepach, a więc można je kupić w aptece, więc wtedy się kupuje po detalu. Natomiast ja Was zapraszam do tego, aby być w klubie i kupować najtaniej. By korzystać z maksymalnej 30-45% zniżki dla każdego klubowicza, nie trzeba tych zniżek wypracowywać, po prostu stajesz się klubowiczem i już masz te zniżki. A więc przejdźmy do czwartej części, czyli jak się tutaj po prostu zarabia, a więc możliwości finansowe. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że różnica pomiędzy ceną detaliczną a ceną klubową nie jest po to, aby handlować. Ta cena jest po to, żeby kupować taniej. Kiedyś były systemy, że się kupowało taniej, szło się do sąsiada, sprzedawało drożej, tak? Słuchajcie, no, trzeba już zapomnieć o tych systemach, ponieważ jest internet. Skoro jest internet, to sąsiad wasz może sprawdzić, ile ten produkt kosztuje, załóżmy, w klubie, albo, no i co się stanie? No, po pierwsze straciliśmy klienta, po drugie być może straciliśmy przyjaciela albo sąsiada, bo powie, że na nim zarabiamy. Dzisiaj mamy nowoczesne narzędzia. Nowoczesnym narzędziem jest internet i każdy z nas ma swój własny sklep internetowy. Ale poprzez to, że mamy sklep internetowy, mamy swój numer ID.
Ten numer ID powoduje, że możemy wysłać taki link referencyjny do naszego sąsiada i on sam się zarejestruje, i sam będzie kupował bezpośrednio ze sklepu DuoLife. Dzięki czemu jego produkty pójdą bezpośrednio do jego domu, a firma DuoLife zapłaci nam za wszystkie zakupy naszego sąsiada i nie tylko sąsiada, ale również wszystkich osób, które sąsiad zaprosi, jeśli będzie chciał promować ten klub. Aby stać się klubowiczem, wystarczy już zakup systemu zestawu dzień-noc za 300 zł. Jest to taki pierwszy zakup po cenie ciutkę wyższej niż klubowa, by za chwilę już skorzystać z regularnych cen klubowych. A więc Twoje pierwsze zamówienie na minimum 250 punktów otwiera możliwość bycia klubowiczem. I teraz, co zyskujesz jako klubowicz? Przede wszystkim jako klubowicz masz gwarancję najniższej ceny, ponieważ kupujesz bezpośrednio od producenta. Co 4 miesiące odbierasz darmowe produkty o wartości 250 lub 500 zł. Możesz uzyskać dodatkowe rabaty wypracowane przez zakupy innych klubowiczów. Możesz otrzymać premie jednorazowe za to, że zapraszasz innych osób do kluby i możesz również realizować karierę jako promotor klubu DuoLife. Na czym polega bonus lojalnościowy? Jeśli regularnie kupujesz przez 4 miesiące, to co 4 miesiące dostajesz jeden lub dwa zestawy o wartości 500 zł za złotówkę. To są nawet prezenty o wartości 1500 zł na rok. Jeśli chcesz robić biznes, wchodzisz na wyższy pakiet i wtedy uczestniczysz w programie samochodowym, wycieczkowym i wszystkich bonusach. Są różne pakiety. Najczęściej kupowany jest pakiet za 500, za 1000 punktów ze względu na ilość produktów, które tam są. A więc jak się tu zarabia? Przede wszystkim promujesz. Jeśli promujesz, to za każdą osobę, którą zapraszasz do klubu, zarabiasz od 50 do 400 zł. Ale najważniejsze jest to, że zarabiasz stale. Nie tylko za jego zapisanie się, ale za wszystkie zakupy, które zrobi w przyszłości on i jego znajomi, których on zaprosi. A więc te zarobki możesz mieć nawet do 12 tysięcy złotych miesięcznie. One są ograniczone w tym systemie, ale już nie mają żadnych ograniczeń, kiedy przejdziesz na plan kariery. Żeby przejść na pełny plan kariery, po pierwsze musisz stać się liderem grupy. Kim jest lider grupy? Lider grupy to jest osoba, która zaprosiła 3 osoby do organizacji. Takich ludzi w DuoLife jest w tej chwili ponad 8 tysięcy, ponieważ tyle osób zaprosiło przynajmniej 3 osoby do organizacji, więc już widzisz, że to jest prosta rzecz. Jeśli zaprosisz 3 osoby do organizacji w ciągu 30 dni, stajesz się tak zwanym złotym liderem grupy. Wtedy zarabiasz za zaproszenie, zarabiasz ze struktury rabatowej, zarabiasz jako to, że stałeś się liderem grupy i wtedy Twój zarobek spokojnie może pokryć kolejne zakupy. A więc w ten sposób zdobywa się tak zwaną rentowność. Rentowność to jest wtedy, kiedy już nie płacisz za swoje zakupy, możesz je zrealizować, zarobionych pieniędzy, zobacz, jak to jest prosto do zrobienia. 3 osoby. Jeśli teraz będziesz pomagał kolejnym osobom, żeby one również miały dla siebie produkty za darmo, stajesz się młodszym liderem zespołu i wtedy zarabiasz więcej pieniędzy. Jeśli rozbudowujesz ten system, stajesz się liderem zespołu i w tym momencie wchodzisz w zarobki około 1000 zł miesięcznie. Ale uwaga, to jest charakter dochodu odnawialnego, a więc co miesiąc, bo organizacja cały czas konsumuje produkty, co miesiąc zarabiasz. I teraz, jeśli zarabiasz co miesiąc, to można byłoby ten przychód porównać do innych źródeł przychodu, na przykład jak emerytura. Tylko żeby mieć 1000 zł z emerytury, no to jest takie pół emerytury, no nie? To trzeba byłoby pracować 20 lat, żeby tyle dostać emerytury. Na przykład 1000 zł możesz oczywiście mieć też z wynajmu nieruchomości. Jeżeli na przykład masz mieszkanie, które nie mieszkasz w nim, no to możesz go wynająć i kasować 1000 zł co miesiąc. Pytanie, czy masz takie mieszkanie? Na przykład 1000 zł możesz uzyskać z lokaty, prawie 500 000 zł w banku. Jeśli masz 500 000 w banku, to pewnie co miesiąc kasujesz 1000 zł odsetek. No, ale czy nie łatwiej byłoby 1000 zł uzyskać poprzez zbudowanie grupy 20 osób, które chce mieć lepsze zdrowie i więcej pieniędzy? No bo pytanie, co łatwiej zrobić? Odłożyć 250 000 na nieruchomość, odłożyć 500 000 na lokatę, przepracować 20 lat, czy zbudować grupę 20 osób, tylko 20 osób, które chcą mieć lepsze zdrowie oraz więcej pieniędzy? To, co Eric Worre mówi, to jest skorzystaj z dźwigni czasu. Naucz dużą ilość osób robić drobne rzeczy codziennie. W ten sposób Twoja organizacja będzie rozrastała się.
W momencie, kiedy organizacja rozrośnie się do około 50 osób, stajesz się kierownikiem zespołu, a więc twoje zarobki wynoszą około 2,5 tysiąca złotych i wtedy możesz skorzystać już z programu samochodowego. Pierwszy program samochodowy polega na dofinansowaniu do samochodu 1500 zł miesięcznie. Możesz wziąć samochód w leasing lub w raty i mieć dofinansowanie do samochodu lub możesz skorzystać z programu flotowego. Już od kierownika program flotowy z dopłatą miesięczną za 600 zł możesz wziąć nówkę Mercedesa lub BMW i po prostu jeździć takim nowym samochodem. Ponad 300 wydanych samochodów w tej chwili jest, nawet w tej chwili 350 zostało wydanych samochodów nowych w Duolight. Jeśli szybko zrealizujesz lidera zespołu lub kierownika zespołu, otrzymasz jeszcze ekstra premię za szybki wzrost. I teraz po kierowniku co następuje? Menadżer. Jeśli rozbudujesz organizację do około 100 osób, to nie tylko skorzystasz z programu samochodowego, ale również firma zabierze cię na luksusową wycieczkę, taką jaką było teraz w Duolight, prawie 400 osób. Ponad 270 osób uzyskało rangę menadżera w górę. Kolejny bonus to jest właśnie program samochodowy bez żadnej dopłaty, czyli możesz sobie wsiąść albo w BMW, albo do Mercedesa, albo do Jaguara, albo do Range Rovera i nie masz żadnych zobowiązań typu jakieś raty leasingowe, ubezpieczenie, nawet opony masz wymieniane z letnich na zimowe, z zimowych na letnie w ramach wynajmu. No i oczywiście co roku dla każdego menadżera luksusowa podróż. Nie wiem, czy to będzie co roku, ale w tym roku była właśnie takim rejsowym, takim statkiem pasażerskim. Mieszkałem tam przez 3 dni, na 4 dni, można powiedzieć, na 7 piętrze. W sumie 11 piętr, z czego 8 na 8, do 8 piętra były pokoje. Kolejna ranga to jest senior menadżer, zarobki od 9 tysięcy złotych, średnio około 9 tysięcy. Kolejne to są dyrektorskie, mamy w tej chwili ponad 50 dyrektorów. Dyrektorzy zarabiają już od 15 tysięcy złotych w górę, no i dyrektorzy są już bardzo rozpieszczani, bo wraz z osobą towarzyszącą są zapraszani na egzotyczne wycieczki typu Dubaj, typu Oman, typu Panama. Ja miałem przyjemność być w Panamie i w tamtym roku w Omanie. Jeśli chodzi o Panamę, to nigdy nie zapomnę wyspy, słuchajcie, karaibskie wyspy, ta woda, to jest po prostu coś bajecznego. I jeszcze są rangi typu wiceprezydenckie, o nich już nie będę wspominał, mamy w tej chwili jednego wiceprezydenta, tam już są po prostu kosmiczne pieniądze, oczywiście możliwe do zarobienia i za chwilę Wam pokażę, co należy zrobić. A więc cały nasz biznes polega na tym, żeby stworzyć zespół. Czym większy zespół, tym więcej pieniędzy zarabiasz. Uwaga, pieniędzy o charakterze powtarzalnym. Tak wygląda ilość ludzi na poszczególnych stanowiskach, to są tysiące osób zarabiających od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy. Ta druga tabelka, taka czerwono-zielona, to jest nasz zespół M4M, który no, jest w tej chwili 1/5 jakby zespołu całego Duolight, mimo że jesteśmy dopiero od 3 lat w Duolight, ale prężnie się rozwijamy. Jeśli już zarabiasz dużo pieniędzy dzisiaj, może warto pomyśleć o inwestycjach w apartamenty. Duo Vita Smart Apartments to jest inwestycja w Wiśle, w apartamenty, będzie takich wiele miejsc na świecie, gdzie będzie można po prostu wpłacić pieniądze i czerpać tantiemy wynikające z wynajmu lokalu. I ostatnia część, czyli system. System, który spowodował, że powstała ponad 80-tysięczna społeczność w zaledwie 6 lat. A więc to są narzędzia. Narzędziem, jakim jest Biznesowy Klub Zdrowia, to jest ta prezentacja, którą teraz prowadzę, po to, żeby ludzie dokładnie byli zorientowani, czym się zajmujemy. System Duolife Online, czyli prezentacja online, dzisiaj dużo się robi przez internet, zresztą to też słuchacie przez internet. Mamy system Business Help System. No to słuchajcie, to jest w tej chwili rewelacja. Ten system jest w tej chwili tłumaczony na 4 w tej chwili inne języki, a więc będzie można wysłać materiał do osoby za granicą, gdzie nie wiem, na przykład macie kogoś w Portugalii, albo załóżmy w Anglii, albo w Niemczech, albo nie wiem, na Słowacji. Nie umiecie po słowacku, ale macie kogoś, możecie wysłać mu materiał za pośrednictwem tego systemu. Kolejnym narzędziem są konferencje Żyje Świadomie. O nich mówiłem. Nie trzeba być ekspertem od zdrowia, by mówić, by słuchać na temat zdrowia, więc zapraszamy gości na takie konferencje, by oni dowiedzieli się od źródeł, właściwych źródeł, jak zadbać o zdrowie. Kolejnym narzędziem jest BDS, Business Development Seminars. To są jednodniowe wydarzenia w Częstochowie,
które są takim momentem, gdzie można spotkać się z zarządem, spotkać się z radą naukową, są wręczenia nagród, więc to jest taki dzień biznesu. No i Leadership Development Seminars to jest dzień uczta dla umysłu, czyli 3-dniowe szkolenie z rozwoju osobistego prowadzone przez zawodowych, zewnętrznych coachów. To są naprawdę niesamowite 3 dni. Są bite, jeśli chodzi w tej chwili rekordy, jeśli chodzi o ilość tam ludzi. Ludzie przyjeżdżają tam często, małżonek, współmałżonek, żona przyjeżdżają i mówią, na kolejne muszą zabrać swojego partnera z powodu rzeczy, które tam się dzieją. I już będziecie mieli okazję 15 listopada wziąć udział w takim Leadership Development Seminars prowadzonym przez Beatę Kapcewicz i Joannę Gdaniec. Ponieważ szaleństwem jest wciąż oczekiwać, robiąc wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów, a w związku z powyższym trzeba się rozwijać, trzeba zmieniać swój światopogląd, trzeba zmieniać swoje przekonania. Jeśli chodzi o biznes, można się go uczyć od najlepszych. Jest Akademia Lidera, 10 ekspertów, praktyków Duo Life dzieli się swoim doświadczeniem. Te wszystkie narzędzia, korzystając z nich, one spowodowały, że powstała gigantyczna organizacja, w której klubowicze zarobili ponad 100 milionów złotych. A tak naprawdę to jest dopiero początek. To jest dopiero początek, ponieważ właśnie ja zawsze mówię, że został wylany asfalt, zostały zrobione oznakowania autostrady i w tej chwili jest autostrada otwarta. Autostrada, ponieważ mamy nowe linie produktowe, wchodzimy w nowy segment produktów, mamy ekspansję na Europę. W tej chwili mamy 75 tysięcy klubowiczów, 80 tysięcy chyba klubowiczów w tej chwili jest w Duo Life. To jest 1 na 100 tysięcy osób na świecie, znaczy 1 na 100 tysięcy osób na świecie, czyli jak mamy miasto 100 tysięcy, przeciętnie na świecie, to tylko jedna osoba w tym mieście wie. Naszym celem jest 7,5 miliona klubowiczów, to jest dalej można powiedzieć tylko 1 na 1000 osób na ziemi. Przypomnę, że Facebook ma 1 na 3 osoby, więc Facebook ma gigantyczny zasięg. Ale jeśli ten cel spełnimy, to z obecnych 48-50 dyrektorów dojdziemy do 5 tysięcy dyrektorów. Słuchajcie, prędzej czy później to zostanie osiągnięte, nawet jak to będzie 10 lat, to za 10 lat będzie o 4950 dyrektorów więcej. Czy chcesz być jednym z nich? Jeśli tak, no to dostaniesz wskazówkę, jak zacząć. Oczywiście, jeśli Ciebie pieniądze nie interesują, mówisz, masz ich za dużo, tak, no to zapraszam Ciebie do po prostu klubu. Do klubu, czyli zarejestruj się w Duo Life na minimum 250 punktów, staj się po prostu klubowiczem, korzystaj z produktu. Natomiast jeśli chciałbyś nie tylko mieć produkty dla siebie gratis, ale również myślisz o tym, żeby mieć, no, w przyszłości się zaangażować, to proponuję, żebyś zarejestrował się na minimum 500 punktów i nawiązał współpracę z lokalnym koordynatorem. Natomiast też przypuszczam, że interesuje Cię trzecia opcja, taka, którą mnie zainteresowała, czyli po prostu zrobienie tutaj kariery. Jeśli tak, to po pierwsze skontaktuj się z osobą, która Ciebie tutaj zaprosiła i poproś ją, że chcesz rozmawiać z koordynatorem, bo nie wiadomo, czy ta osoba jest koordynatorem, jeśli nie, to chcesz rozmawiać z koordynatorem i nawiąź z nim współpracę, żebyś już mógł zacząć, tak? Zacząć nie tak, jak Ty potrafisz, tylko jak się robi dobrze, bo ten biznes robi się na dwa sposoby. Po swojemu lub dobrze. Koordynator wie, jak to robić. I następnie weź udział w najbliższym szkoleniu dla koordynatorów. W tej chwili mamy już datę najbliższego szkolenia, to jest 29-30 listopada, 1 grudnia, czyli 3-dniowe szkolenie, piątek, sobota, niedziela, włącznie z zabawą andrzejkową, którą tam przewidujemy. Także jeśli to ma dla Ciebie sens, to już zarezerwuj sobie ten termin i po prostu zapraszam Ciebie na te szkolenie. Jeśli wrócimy do pierwszego slajdu i zadamy pytanie, o czym marzą ludzie, no to większość ludzi marzy o podróżowaniu. Mamy je. Wielu ludzi marzy o samochodach. Mamy je. Wielu ludzi marzy o tym, żeby odzyskać swoje zdrowie. To jest normalne, to jest w DNA tego biznesu. Zdrowie jest pisane. Wielu ludzi myśli o tym właśnie, jak być szczęśliwymi. Słuchajcie, my jesteśmy kompletni. My jesteśmy kompletnym rozwiązaniem. Kompletnym rozwiązaniem, które zmienia świat na lepszy i mogę powiedzieć wprost, może nie będziemy największą firmą na świecie, ale będziemy najlepszą firmą dla świata, ponieważ stawiamy na człowieka, stawiamy na jakość relacji międzyludzkich i stawiamy na to, aby pomóc ludziom zmieniać się na lepsze, bo świata nie zmienimy, ale ludzi możemy zmienić na to, żeby byli lepszymi. Zapraszam Cię do tego świata, zapraszam Cię do współpracy.
odezwij się do osoby, która zaprosiła Ciebie do tego nagrania. Pamiętaj, żeby jej podziękować o tym, że o Tobie pamiętała i dowiedz się, jak rozpocząć współpracę. Dziękuję, do usłyszenia.